Dzisiaj obchodzimy właściwie drugi dzień ferii. Mamy balik karnawałowy, ze względu na to, że jutro już jest środa popielcowa. Musieliśmy karnawał zamknąć tak jakby dzisiaj, więc dzisiaj jeden z dwóch planowanych balik. My tu bawimy się do godziny 18. Główna koordynatorka projektu Dominika Banach przewidziała moc atrakcji, łącznie z malowaniem twarzy, z różnymi konkursami, więc naprawdę będzie sporo się działo. Ostatni dzień karnawału planowaliśmy dla dzieci zrobić balik przebierańców, żeby zakończyć ten piękny czas karnawału, ten ostatni dzień. Mamy dla dzieci mnóstwo atrakcji, cukierków, watę cukrową oraz mnóstwo gier i zabaw. Mamy słodycze, mamy ciasto, domowej roboty pani z koła gospodyń, które pięknie dzisiaj nam zaprezentowały. Mnóstwo słodyczy, cukierków, animacji, wszelkiego, co tylko dzieci mogą sobie zapragnąć. Stroje były dowolne, po prostu dziecko miało ochotę przebrać się za księżniczkę, było księżniczką, za policjanta było policjantem. Nie było motywu przewodniego naszego balu, po prostu dzieci przebierały się za swoich bohaterów, których kochają i uwielbiają na co dzień. Dzisiaj mamy bal przebierańców, a co w przyszłości? Co na kolejny dzień zaplanowaliście? Jutro zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Wiewo, małych i dużych, do Potrzebowa, do sali wiejskiej, gdzie będziemy obchodzić dzień wakacyjnych wspomnień, będziemy się dzielić swoimi wspomnieniami, będziemy robić ciekawe ramki do zdjęć, będą gry i zabawy. W czwartek w Brennie Dzień Bezpieczeństwa, w Radomyślu w piątek Dzień Balonowy, no i nowy tydzień również zaczynamy od Radomyśla, Świetlicy Dzień Chemika, w Wiewie we wtorek Dzień Sportu, w Zaborowcu Dzień Plastyczny, no i w Brennie Dzień Kulinarny w czwartek i w piątek zamykamy ferie w Potrzebowie, Dzień z Puzzlami. Ferie rozpoczęły się od wczoraj, tak? Tak. Rozpoczęły się wczoraj. Czy wczoraj równie była równie imponująca frekwencja? Tak. Mimo tego, że w Zaborowcu zamknięte są drogi między Zaborowcem a Brennem, frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Przyjechały dzieci z gminy Wiewo całej. Sala pękała w szwach. Wydaje mi się, że rodzice również się dużo angażują, tak? Tak, bardzo jesteśmy wdzięczni, że mają ten czas, że przywożą swoje dzieci na nasze zajęcia, bo to właściwie jest dla nich.